magazyn Ego Psychologii. W studiu Robert Milczarek. Przed przerwą muzyczną rozmawialiśmy o tym, jak napisać CV. Ja spróbuję bardzo krótko podsumować. CV powinno być krótkie. Powinniśmy podkreślać w nim to, czego oczekiwałby od nas pracodawca, więc warto wcześniej zrobić jakieś rozpoznanie. Wejść w internet, wyłuskać informacje z ogłoszenia, trochę poruszyć wyobraźnię. Piszemy językiem korzyści i warto wyróżnić się chociażby formą. List motywacyjny. O co w ogóle wchodzi w takim liście? Po co taki list motywacyjny w ogóle piszemy i czy pracodawca go czyta? Jeżeli zawiera taką informację w ogłoszeniu, że prosi o list motywacyjny, no to jest to warunek formalny, trzeba taki list napisać. To ja może odniosę się do stereotypów i najczęstszych błędów. Najczęściej CV, listy motywacyjne, które ja dostawałem, to są takie listy motywacyjne, które są powtórzeniem tego, co jest zawarte w życiorysie, natomiast nie w formie strukturalnej, wypunktowanej, tylko w formie już pełnych zdań w kilku akapitach. Czyli jeśli ktoś napisał w CV, że był kierownikiem koła naukowego i wypunktował swoje zadania, obowiązki, które wykonywał w tej roli, no to w liście motywacyjnym teraz to opisuje długimi zdaniami. Drodzy słuchacze, list motywacyjny służy temu, żeby podkreślić, co takiego w tej pracy jest, że my chcemy z jednej strony, czyli pokazać swoje motywy ubiegania się o tą pracę, a z drugiej strony, i to myślę jest taka tendencja, która jest coraz silniejsza też znowu, pokazać pracodawcy to, co takiego on dzięki zatrudnieniu nas może uzyskać, czyli jaka jest wartość dodana, co możemy dlaczego wnieść. Dlaczego my jesteśmy najlepsi na to stanowisko? Dlaczego my jesteśmy najlepsi na to stanowisko, albo po co on miałby nas zatrudnić, co dzięki temu miałby uzyskać, jaką wartość dodaną wnosimy, a co możemy zrobić w tej firmie, odnosząc to do ogłoszenia, odnosząc to do tego, jakie informacje udało nam się wcześniej również znaleźć, chociażby w internecie, serwisach społecznościowych, na stronie firmy, odnosząc się do informacji, które firmy publikują. Pamiętajmy, że żyjemy w tak fantastycznych czasach technologicznie, że absolutnie mamy dostęp do wielu informacji, do których pokolenie 10-15 lat wcześniej, już nie mówię o starszych pokoleniach, w ogóle nie miało możliwości mieć dostępu, poza tym, że być może ktoś kogoś znał i o coś kogoś zapytał, co w tej firmie się ceni. Dzisiaj możemy to zebrać wcześniej i właśnie do tego sprowadza się list motywacyjny, żeby uzasadnić swoje motywacje związane z rozwojem, funkcjonowaniem w tej pracy i z drugiej strony pokazać, co dzięki zatrudnieniu nas może uzyskać. Znowu korzyści, wartości dodane dla pracodawcy wynikające z tej relacji. To porozmawiajmy o rozmowie kwalifikacyjnej, bo myślę, że przed rozmową kwalifikacyjną czujemy się najbardziej napięci, zestresowani i często ta rozmowa kwalifikacyjna też jest takim momentem, która decyduje rzeczywiście o tym, czy my, czy jednak ktoś inny. Czy w ogóle my powinniśmy się przygotowywać do takiej rozmowy kwalifikacyjnej? Nie wiem, ćwiczyć, pogadać z kimś, jak to wygląda? A jak student idzie na egzamin, to czy powinien się przygotować do egzaminu? Studenci mają różne zdanie na ten temat. To teraz zachęcam, żeby każdy ze studentów odpowiedział sobie na to pytanie, kiedy zwiększamy sobie prawdopodobieństwo dobrze zdanego egzaminu? Czy jak jesteśmy przygotowani, czy jak jesteśmy nieprzygotowani? Czyli rozumiem, że podobnie. Rozmowa kwalifikacyjna jest jakąś formą egzaminu. Jest jakąś formą egzaminu, oczywiście. Pamiętajmy też, bo teraz chcę znaleźć połączenie pomiędzy dokumentami a rozmową. Dokumenty służą temu właśnie, żeby tak je skonstruować, żeby ta druga strona znalazła w nich coś takiego, co spowoduje, że będzie chciała zaprosić nas na rozmowę. Czyli te dokumenty mają zbudować naszą atrakcyjność po to, żeby komuś chciało się chcieć powiedzieć, ok, pana Kowalskiego zaprośmy, bo coś ciekawego, coś interesującego te dokumenty nam powiedziały. Ma zwiększyć nasze szanse, żeby nas ktoś w ogóle zaprosił i zechciał z nami rozmawiać. Tak. Pamiętajmy w związku z tym o drugiej rzeczy, bo z tym często się spotykam, że kandydaci, którzy są zaproszeni, czasem się dziwią, że dostają pytania o to, co jest zawarte w CV, ale CV to jest dokument, list motywacyjny to jest dokument, a rozmowa to jest żywa wymiana. Dziwią się, ja bym powiedziała, że przede wszystkim zapytają o to, co jest w dokumentach. Dziwią się, zdarza się, tak? Zdarzyło mi się słyszeć nieraz takie odpowiedzi, to jest w CV, to tutaj pan to znajdzie. Pamiętajcie, że ten dokument później ma się obronić tym, w jaki sposób potraficie teraz korzystać z tych informacji, które zapisaliście w życiorysie, po to, żeby opowiedzieć coś o sobie, rozwinąć pewne informacje, także przygotowanie się jest jak najbardziej wskazane. Jak to zrobić? Odnieśmy się do ogłoszenia, czyli
czego oczekuje od nas pracodawca w ogłoszeniu, jakie informacje uznaje jako kluczowe dla siebie, czyli które wymagania są podstawowe do spełnienia, a jakie są mile widziane. I warto też przede wszystkim w związku z tym rozwijać te mile widziane po to, żeby mieć ten materiał zróżnicowania się do pozostałych kandydatów. Zwracałbym uwagę znowu na to, bo to jest takie hasło, klucz, zaklęcie, język korzyści, czyli nauczmy się mówić o sobie na przykład w taki sposób. Proszę pana, przez 3 lata zajmowałem się współpracą z organizacją społeczną wspierającą ochronę ginących gatunków w Polsce. I dzięki temu miałem możliwość współpracy w zespole wielu, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, co spowodowało, że rozwinąłem w sobie taką umiejętność, inną umiejętność, a to może państwu dać możliwość wykorzystania tego doświadczenia na stanowisku, na które państwo szukacie najlepszego kandydata. Czyli język korzyści, tak, to jest taki sposób mówienia o sobie, żeby tak pracodawca wiedział, że ma jakąś korzyść z tego, że będziemy u niego pracować. I jaką? My mamy to opowiedzieć. Właśnie o to chodzi, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli jesteśmy na tej rozmowie, mówimy, proszę pana, tak, mam doświadczenie, bo 3 lata współpracowałem z taką organizacją właśnie społeczną i koniec. Kropka. I kropka. To ta druga strona teraz słucha i sobie myśli. I jedna z tych osób, w zależności od tego, jak to oceni, pomyśli sobie, o to fajnie, bo ten człowiek robił projekty i być może nauczył się tego i tego. A ta druga sobie pomyśli, organizacja zajmująca się ochroną ginących gatunków. I co mi po tym? Czyli pracodawca idea w ogóle może nie wiedzieć, na czym polega, dokładnie, taka praca czy takie zajęcie, a my możemy powiedzieć, czego się nauczyliśmy dzięki temu i co dzięki temu pracodawca może od nas oczekiwać. Otóż to, czyli nauczmy się wyciągać wnioski, interpretować informacje wynikające z naszej aktywności za pracodawcę. Nie czekajmy na to, aż sama druga strona dojdzie do wniosku, co może uzyskać dzięki temu, że byliśmy szefem koła, jeździliśmy z dzieciakami na obozy, zajmowaliśmy się wolontariatem, pomagaliśmy starszym osobom, a powiedzmy im, co z tego wynika, co dzięki temu pan uzyska, co ja dzięki temu się nauczyłem, co wiem, w jaki sposób ta wiedza, którą zdobyłem i umiejętności przekładają się na możliwości wykorzystania tego przez państwa u państwa w firmie. I to, taki sposób komunikowania się zdecydowanie bardziej inspiruje pracodawcę do myślenia. Aha, to znaczy, że ta osoba zajmując się tym i tym, rozwinęła taką umiejętność. Może pomyśleć, nie myślałam o tym w ten sposób. Myślałam o tym w ten sposób. No właśnie o to chodzi. I też zwracałbym uwagę na to, że cofając się teraz do dokumentów, że jest taka tendencja, żeby idealizować w dokumentacji siebie. Pamiętajmy, że rozmowa później wręcz to zweryfikuje. Koloryzować, idealizować, ubarwiać. Rozmowa to później weryfikuje. Im z bardziej wprawnym rekruterem po drugiej stronie mamy do czynienia, który spotka się z taką świętą trójcą, chociażby jeśli chodzi o aktywność zainteresowania, literatura, muzyka, sport, podróże, czy świętą czwórcą, to dostaniemy pytania, a co nas interesuje, jeśli chodzi o podróże, a jaka literatura nas interesuje, więc piszmy te informacje na tyle świadomie, żeby mieć właśnie tą świadomość, że one później mogą zostać pogłębione. A może sprecyzujmy w ogóle te w CV, tak? Podróże na przykład, nie wiem, do Azji, albo literatura, nie wiem, europejska. I pójdźmy za ciosem, bo nawet jeśli te podróże do Azji, to mnie się w głowie z perspektywy pracodawcy znowu pojawia pytanie, no i co dla mnie z tego wynika, że ty, pani Janie Kowalski albo pani Aniu Nowak, jeździłaś do Azji, podróżowałaś. To pani Ania Nowak może powiedzieć, jestem odważna, tak? Ponieważ w Azji nie jest bezpiecznie. Albo jestem przedsiębiorcza, ponieważ udało mi się załatwić tu i tu noce. Ponieważ byłam w stanie przez 3 miesiące utrzymać się w tej Azji albo Afryce za 1500 zł na przykład, tak? Jak zarządzałam tym budżetem? To może pokazać temu pracodawcy. Aha, ta osoba szuka możliwości wykorzystania jakichś warunków, analizuje rzeczywistość, stara się znaleźć rozwiązania w trudnych warunkach, w warunkach, które nie są jej w pełni znane. Jeżeli jest odporna na stres. Na przykład. I to jest taki sposób właśnie stawiania warunków w rozmowie też dla pracodawcy. To znaczy, robiłem coś, niech sobie zadam pytanie w głowie,
I co dzięki temu mogę zaoferować pracodawcy? Zajmowałem się jakąś aktywnością? Co z tego wynika jako korzyść dla pracodawcy? W ten sposób analizujmy swoje dotychczasowe działania. Czyli przed rozmową kwalifikacyjną my powinniśmy zastanowić się nad tym, jak nasze doświadczenia, to co robiliśmy w życiu, przełożyć na ten język korzyści, tak? Co się może pracodawcy przydać? Co go może zainteresować? Jak jeszcze powinniśmy się przygotować do rozmowy? Na pewno też warto zastanowić się nad tym, jakie my chcemy pracodawcy zadać pytania. Jest taki moment zawsze w podsumowaniu, albo powinien się taki moment pojawić, jakie pani, pan ma pytania do mnie. No właśnie, czy pytania są mile widziane? Myślę, że każdy z nas przed rozmową kwalifikacyjną zastanawiał się nad tym, czy ja powinnam pytać, czy nie. Jak najbardziej, bo to też świadczy po pierwsze o poziomie zaangażowania tego potencjalnego pracownika do ubiegania się o tą pracę, o tym, co chce się dowiedzieć, jakie informacje są dla niego istotne. To o co pytać? A to już zależy właśnie, pamiętajmy, że zawsze CV, list, a później sposób prowadzenia scenariusz rozmowy, przygotowanie się zależy od konkretnego stanowiska, czyli kogo ten człowiek szuka, kogo ta firma szuka po drugiej stronie. Na pewno takie główne pytania, warto się zastanowić nad tym, jak ta praca będzie wyglądała, jak będzie wyglądał mój pierwszy okres, jak mogę być wdrażany, na czyją pomoc mogę liczyć, jak wygląda możliwość rozwoju w firmie właśnie, jakie są główne zadania, po to właśnie, żeby temu pracodawcy pokazać. I zresztą to, co ja powiedziałem, tutaj znowu pojawiły się pewne pytania otwarte. Jakie są możliwości rozwoju, jak będzie wyglądać mój dzień, kto będzie mnie wdrażał, z czyjej pomocy mogę skorzystać, jakie są standardy i tak dalej. Czego pan ode mnie oczekuje? Czego oczekujecie ode mnie? Z tego właśnie względu, że to pokazuje, że myślimy o tej pracy, że zastanawiamy się nad tym, co się tam będzie działo, a idąc już takimi największymi skrótami myślowymi, że nam zależy. Pamiętajmy oczywiście, że mamy mało czasu, jest godzinny program i dotykamy pewnych elementów oczywiście tylko. Ważne jest również to, jak o to zapytamy, po to, żeby nie wysłać sygnału, że jesteśmy na przykład roszczeniowi za mocno. Czyli taka spójność pomiędzy tym, co mówimy, a jak to mówimy. To samo pytanie można zadać na dwa sposoby. A kto będzie odpowiadał za moje wdrożenie w pracy? Tak, takie dość może roszczeniowy sposób, może trochę agresywny, pokazujący temu pracodawcy, że tak naprawdę skupiamy się na sobie przede wszystkim, a nie na tym, żeby drugiej stronie dać się poznać z jak najlepszej strony. A drugi przykład, a kto będzie mnie wdrażał u państwa, jeżeli się państwo zdecydujecie na taką, na moją osobę? Pytam, ponieważ zależy mi na tym, żeby móc się przygotować też na to, jak taki początek pracy będzie wyglądać. Czyli jeżeli potrafimy spokojnie zadać pytanie, uzasadnić, po co pytamy, uzasadnić po to, żeby pracodawca usłyszał w tym, aha, to ja rozumiem, po co ten człowiek mnie zadaje to pytanie, bo chodzi mu właśnie o to, żeby się móc przygotować. To no też tak, już nie pozostawia miejsca na domysły. Dokładnie, więc często też możemy z taką prostą technikę komunikacyjną zastosować. Zadaj pytanie i uzasadnij, po co pytasz. Czyli właśnie, jak będzie wyglądał rozwój? Pytam, ponieważ ważne jest dla mnie, żeby wiedzieć, jak takie możliwości u państwa wyglądają. Rozwój jest dla mnie bardzo istotny. I tak dalej, i tak dalej. Czyli nie pozostawiać w pytaniu miejsca na interpretację u rekrutera, która może wzbudzić u niego wątpliwości. A wręcz przeciwnie, pytania, jeżeli będą uzasadnione, jeżeli w ogóle będą zadane, mogą zbudować, wzmocnić nasz wizerunek. Właśnie z tego powodu, że nam bardziej zależy, że się interesujemy, że się przygotowaliśmy, że jesteśmy bardziej świadomymi osobami ubiegającymi się o tą pracę. Na co zwraca pracodawca szczególną uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Na pewno pierwszy punkt to jest spójność pomiędzy dokumentami a rzeczywistą rozmową. I tutaj kwestia podstawowa, jakiekolwiek przekłamywanie ma krótkie nogi. Czym innym jest wzmocnienie swoich zasobów, czyli wyeksponowanie tego, co robiliśmy po to, żeby na etapie dokumentów pokazać komuś te główne elementy, które spowodują, że nas zaprosi. A czym innym jest przekłamywanie. Czyli nie przekłamujemy, jeżeli musimy świadomość, że jeżeli wpisujemy jakieś informacje, to o każdą informację możemy być zapytani. I tutaj jest kwestia przygotowania się do tej rozmowy. Jeśli piszę literatura, dla mnie jest istotna, to co ja lubię czytać? A na ile to jest puste hasło właśnie? Ważna jest spójność w naszym zachowaniu. Czyli no ważne jest to, żeby troszeczkę nawet przed spotkaniem wyobrazić sobie jego przebieg, wyobrazić sobie, jak ono będzie wyglądać, po to, żeby troszkę zarządzić tymi emocjami i napięciem przed tym spotkaniem. Oczywiście część z nas idzie na rozmowy pod tytułem jakoś to będzie, tylko strategia, pamiętajmy, że jakoś to będzie zawsze
obciążona jest pewnym ryzykiem, że jeżeli nie zastanowimy się, nie przemyślimy, nie przeanalizujemy, to nie na wszystko mamy w związku z tym wpływ. Na pewno ważne są w zależności od stanowiska pracy takie czysto osobowościowe kwestie, typu właśnie odporność na stres, radzenie sobie z napięciem w takiej rozmowie. Ja pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna jest formą oceny, czyli w sposób naturalny chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i to zawsze powoduje jakąś formę napięcia. Każdy z nas indywidualnie inaczej sobie z nim radzi. Czyli na ile zarządzamy swoimi emocjami w tej rozmowie, jak jesteśmy komunikatywni, czyli na ile potrafimy adekwatnie odpowiedzieć na pytania, uargumentować swoje stanowisko, podkreślić rzeczy istotne, korzystać ze swoich zasobów, pogłębiać te informacje, które zawarliśmy w dokumentach właśnie. Oczywiście inny poziom komunikatywności będzie interesował kogoś, kto szuka agenta do pracy na słuchawkach w call center, a inny kogoś, kto u kogo tak... Księgową, tak, u kogo ta komunikatywność człowiek-człowiek nie jest aż taka ważna. Także to też zależy od tego właśnie, co mamy zawarte w CV. Może być tak, że możemy być testowani na różne też sposoby, jeżeli chodzi o tą umiejętność radzenia sobie ze stresem, z napięciem. Z tego tytułu najczęściej stosowanymi sposobami są różnego rodzaju pytania, które mają pogłębić informacje, które zawarliśmy w dokumentach, albo w jakiejś perspektywie czasowej kilkudziesięciominutowej rozmowy zweryfikować, na ile jesteśmy spójni w przyjmowanym stanowisku. Czyli powiedzieliśmy o czymś, że robimy coś na początku, ale po kilkunastu minutach sami zaczynamy na przykład sobie zaprzeczać. Tak? Wprawny rekruter, który potrafi słuchać, notować, odnosić się do pewnych informacji, które przekazujemy wcześniej, te niespójności ma za zadanie wychwycić i często zobaczyć, jaka będzie nasza reakcja. To są takie główne elementy. Bądźmy sobą przede wszystkim. Pamiętajmy, że chodzi o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, czyli odnosić się do tego, co wiemy, co potrafimy, czyli zmyślanie, koloryzowanie, tworzenie jakiejś sztucznej rzeczywistości powoduje, że później musimy jakoś ją na tym spotkaniu obronić. A to jest trudne, a poza tym jest to po prostu niezgodne z prawdą, tak? Czyli mówmy o sobie, podkreślajmy te swoje główne, mocne strony, przemyślmy wcześniej sobie spotkanie i spokojnie odpowiadajmy na pytania. Pamiętajmy też, że mamy prawo zadawać pytania i warto sobie takie pytania przygotować. Jeśli one są merytoryczne, na temat, zgodne z celem spotkania, to absolutnie dla pracodawcy nie będzie to niczym zaskakującym, a może nam tylko dać dodatkowe bonusy w ocenie rozmowy. To powiedzmy, jakich pytań możemy się spodziewać na pewno, jakie na pewno padną podczas rozmowy? To znaczy tak, ja bym podzielił sobie takie pytania o rzeczy zero-jedynkowe, które są dla pracodawcy istotne, które powinien zadać nam tak naprawdę przed rozmową, żeby wiedzieć, kogo zaprosić na to spotkanie. Jeśli przykładowo potrzebne jest prawo jazdy, to powinniśmy to pytanie dostać przed spotkaniem. Tak, mamy, nie mamy. Tak, proszę, pan przyjeżdża, bo pan ma. Nie, pan nie ma, pan już nie może być zaproszony. A na spotkaniu pytania dotyczące kwestii radzenia sobie w różnych sytuacjach. Co robiliśmy, czym się zajmowaliśmy, co nas to nauczyło. Z jakimi sytuacjami najczęściej się spotykaliśmy, co gdybyśmy mieli pytania o problemy, pytania o jakieś konkretne sytuacje do rozwiązania, gdybyśmy byli w takiej sytuacji postawieni, jakbyśmy się zachowali, gdybyśmy dostali takie i takie zadanie, czym byśmy się zajęli, możemy być proszeni o jakieś krótkie, uproszczone propozycje, symulacje, pomysły, dzięki którym już w rozmowie możemy odnieść się do swojej wiedzy i umiejętności, pokazując pracodawcy, że pomimo tego, że to jest sytuacja oceny i presji, to potrafimy korzystać z tych zasobów i właśnie tutaj zachęcam do tego, żeby wcześniej się przygotować i przemyśleć sobie taką sytuację, co mogłoby interesować pracodawcę, o co mógłby mnie zapytać. Jeśli ktoś szuka kogoś do marketingu, to pytanie pod tytułem, proszę pana, tworzymy na przykład nowy produkt i chcemy go promować wśród studentów na uczelniach. Jakby miał pan dostać taki projekt jako działanie na 3 miesiące do zaplanowania przed pierwszymi konferencjami, to jakie działania by pan uwzględnił? Jak by się pan zajął promocją takiego eventu, takiego projektu? I to, jeżeli na uczelni działaliśmy w jakichś kołach, stowarzyszeniach, mieliśmy jakąś aktywność tego typu, to możemy się odnieść do swojej, na tym przykładzie, możemy się odnieść do swojej wiedzy, umiejętności, doświadczeń, pokazując temu pracodawcy w ciągu tych 10 minut rozmowy, mając taki właśnie event za 3 miesiące, ambasador na uczelni na przykład jakiejś marki, co uwzględnilibyśmy jako pierwsze działania promujące
taki event wśród studenckiej braci. Jeżeli potrafimy z tej wiedzy, umiejętności skorzystać, bo tym się szeroko zajmowaliśmy wcześniej, to co stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć o tym na spotkaniu? Dobrze jest przegadać sobie wcześniej na przykład z kimś? Można, oczywiście. Można sobie przegadać, zrobić sobie taką symulację, scenkę, odegrać to. Można to sobie wyobrazić w głowie. Pamiętajmy, że nasza wyobraźnia ma bardzo ogromną moc, ponieważ to, co sobie wyobrażamy, nasz mózg odbiera w taki sam sposób, jak to, co rzeczywiście się wydarzyło. Czyli jeżeli wyobrażamy sobie to spotkanie, to również pytania, które w naszej głowie się pojawią, reakcje, emocje, są zbliżone do tego, co możemy odczuwać później w rzeczywistości, więc jedziemy autobusem, jedziemy pociągiem na taką rozmowę, to oczywiście mamy do wyboru albo A, wziąć jakiegoś pada i zagrać w ulubioną grę, tak? No jeśli to niektórych albo odstresowuje, to też jest to dobry sposób. Ale można połączyć jedno z drugim, albo B, odłożyć tego pada na chwilę i zastanowić się, ok, tak? Człowiek zaprosił mnie na 45 minut, a jakie to jest stanowisko, o co może mnie zapytać, co mogę podkreślić, co robiłem do tej pory, co z tego wynika dla tego pracodawcy, jakie przykłady mogę podać, jakie sytuacje będą pokazywały mnie w radzeniu sobie z jakimiś problemami, wtedy, kiedy taką aktywność realizowałem, po to, żeby nasz mózg jako rozgrzewka zaczął myśleć wcześniej, a nie w momencie, kiedy w recepcji w jakimś biurowcu zatrzasną się za nami drzwi, bardzo miła pani albo pan powie, proszę poczekać, pan rekruter zaraz do pana wyjdzie i wtedy nasz mózg zaczyna tworzyć dopiero jakieś scenariusze pod większą presją, bo już za chwilę zacznie się rozmowa. I w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, to części z nas będzie się pod taką presją łatwiej móc odnaleźć, a dla części będzie to mniej lub bardziej paraliżujące. Więc jeśli mamy ten fantastyczny czas kilkudziesięciu minut w autobusie, pociągu, tramwaju, żeby się zastanowić chwilę, po co tam jedziemy, co się może wydarzyć, o co możemy być zapytani, co możemy pokazać jako przykłady, wykorzystajmy ten czas. I jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą. Jak rozmawiać o pieniądzach? Pracodawca pyta nas, ile pani chciałaby zarabiać. I znowu odnoszę się do tego, że żyjemy w takich czasach, gdzie internet daje nam możliwość zebrania informacji. Są publikowane różnego rodzaju zestawienia płac, segmentujące rynek do zawodu, do województwa, do miasta. Można odnieść się do pewnej średniej, która funkcjonuje w danym rynku. Można rozpytać, poszukać fora internetowe, internet, znaleźć tego typu informacje i wtedy, kiedy one mają miejsce w rozmowie, oczywiście odnieść się do nich w rozmowie wtedy, kiedy A, albo pracodawca samo nie pyta, albo B, jak najpóźniej. Dlaczego mówię jak najpóźniej? Bo jeżeli w tej rozmowie przedyskutujemy, przegadamy sobie z pracodawcą wiele elementów dotyczących naszych cech, zalet wynikających z naszego profilu, wiedzy, umiejętności, to pewne rzeczy więcej zapłacić. Może zapłacić to oczywiście zależy, ale możemy go bardziej sobą zainteresować, po prostu, tak? To też pierwsze pytanie, ile będę zarabiał, no jest chyba też mało. Jasne, dlatego jak najpóźniej. Reprezentacyjne. Jeśli sam pracodawca o to nie pyta, to zachęcam do tego, żeby jak najpóźniej o tym rozmawiać, bo jeżeli merytorycznie ta rozmowa będzie interesująca dla pracodawcy, to nawet jeśli powiemy, może trochę więcej niż on się spodziewał, to zawsze będzie miał do rozważenia. No tak, ten człowiek potrafi to, powiedział to, podobało mi się to, co usłyszałem. No chcę trochę więcej, zastanówmy się, tak? Lepiej trochę więcej, czy lepiej trochę mniej? Znowu to lepiej, no, trudne pytanie, tak? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo rynek się zmienia bardzo dynamicznie. Teraz jest trudny rynek dla absolwentów uczelni. W związku z tym, że jest to rynek, możemy to nazwać bardziej pracodawcy niż pracownika, to pracodawca stawia warunki. W związku z tym nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To zależy. To zależy od branży, zależy od konkretnego zawodu. Znam takich absolwentów po uczelniach technicznych, kierunkach jakichś programistycznych, którzy doskonale sobie radzą na rynku pracy i takich, u których to jest zdecydowanie trudniejsze. Więc tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Na pewno warto w związku z tym robić rozeznanie, sprawdzać, jak te płace wyglądają, szukać informacji w internecie, szukać informacji gdzieś na forach. Jest łatwiej dzisiaj o informacje, naprawdę. Mam takie poczucie często, że kandydaci przed spotkaniem nie korzystają z tych narzędzi, że mają takie podejście dość, powiedziałbym, jeszcze studenckie, lekkie, takie na zasadzie trochę życia tu i teraz chwilą. A co stoi na przeszkodzie, żeby tych informacji poszukać, sprawdzić? Być może będziemy mieli przynajmniej jakiś przedział finansowy, jakiś punkt odniesienia, mówiący o tym, ile się płaci w danym rynku dla człowieka, który zaczyna, tak? I będzie nam łatwiej o tym w trakcie rozmowy
mówić. Ja powiedziałam przed przerwą, ale tak nam się dobrze rozmawia, że właściwie czas nasz program już dobiega końca. To może w takim razie, gdybyś zechciał podsumować jakoś naszą rozmowę, co jest najważniejsze w całym tym procesie rekrutacyjnym, jakieś może ze 3-5 głównych punktów dla naszych słuchaczy? W mojej ocenie i w moich doświadczeniach rekrutacyjnych najważniejsze jest to, żeby się zróżnicować w stosunku do konkurencji. To znaczy, po pierwsze, podejść do swoich dokumentów syntetycznie, dobrze je edycyjnie, profesjonalnie, rzetelnie po prostu je przygotować, tak jak dobrze wydana książka, a nie jakieś słabej jakości wydawnictwo. Wyeksponować wartości dodane, główne korzyści wynikające z ogłoszenia. W liście motywacyjnym, jeśli jest konieczny, to skupić się na swoich motywach, czyli dlaczego ja chcę w tej firmie pracować, a z drugiej strony, co dzięki temu, że ten człowiek zatrudni mnie, ta firma zatrudni mnie, potencjalnie ci ludzie mogą uzyskać. Na przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, wyobrażając sobie scenariusz tego, co się może wydarzyć, zastanowić się nad tym, jakie pytania mogę dostać, jakie przykłady swoich dotychczasowych doświadczeń mogę wyeksponować, mówiąc językiem korzyści z perspektywy pracodawcy i wykorzystać to, że żyjemy w takich czasach, gdzie technologia umożliwia znalezienie informacji szybko i szeroko, czyli korzystać z internetu, z serwisów społecznościowych, wchodzić na strony firmowe pracodawców, którzy nas zapraszają, szukać informacji, z których możemy zrobić użytek, jako argumenty wykorzystując je w rozmowie, wchodzić na fanpage w serwisach społecznościowych, szukać informacji również o osobach, które mają się z nami spotkać na serwisach społecznościowych zawodowych, bo przecież takie też są, po to, żeby mając więcej informacji, a kto ma informację, ten ma władzę, jak mówią co po niektórzy, zwiększyć sobie szansę zarówno na to, co napisać, jak podkreślić w dokumentach i na co zwrócić uwagę później, będąc zaproszonym na rozmowę. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dokumenty są jak forma jakiegoś briefu reklamowego. One mają spowodować, że ta druga strona ma się czymś zainteresować w tej reklamie po to, żeby nas zaprosić na spotkanie. Ta reklama niczego sama nie sprzedaje. W związku z tym my na spotkaniu swoim zaangażowaniem, komunikatywnością mamy potwierdzić, pogłębiając te informacje, które są zawarte w CV, że warto było nas zaprosić i pamiętajmy, absolutnie kłamstwo ma krótkie nogi. Tak? Podstawowa kwestia. W związku z tym podkreślajmy to, co mamy, unikajmy zmyślania. Tak? Bo to nigdy się nie broni, prędzej czy później wychodzi na jaw. Dzisiejszy program był dla tych, którzy pracy szukają. Program za tydzień będzie dla tych, którzy pracują i powoli czują, że się wypalają, bo program będzie o wypaleniu zawodowym. Dzisiejszym naszym gościem był Robert Milczarek, psycholog biznesu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam i życzę sukcesów w poszukiwaniu wymarzonej pracy, tak jak to zostało powiedziane na początku. Program zrealizowała Agnieszka Graczyk. Ja się zażegnam w imieniu swoim Agata Wilska oraz w imieniu współprowadzącej, dziś nieobecnej, Natalii Jadynowskiej. Do usłyszenia za tydzień.